Mamy w ofercie sporo atrakcyjnych i oryginalnych wizualnie produktów. I gdybym miał wybrać spośród nich moje top 5, na pewno znalazłby się tam Zeppelin. W tym głośniku Boersowi udało się niemal wszystko. Design przykuwa oko. Funkcjonalność pozwala wygodnie cieszyć się muzyką. A brzmienie? Brzmienie pozwala cieszyć się muzyką jeszcze bardziej, choć pod jednym warunkiem. Ale po kolei. Ja nazywam się Janek i dzisiaj opowiem Wam o głośniku bezprzewodowym Bowers & Wilkins Zeppelin. Usiądźcie wygodnie, polubcie nasz kanał i ruszamy. Głośnik, na który właśnie patrzycie, to już czwarta generacja słynnego Zeppelina. Pierwszy model pojawił się na rynku w 2006 roku w charakterze stacji dokującej dla nieodżałowanych iPodów. Jak pewnie się domyślacie, ten pomysł po prostu wypalił. Oryginalna stylistyka i zaskakująco dobre brzmienie przekonały nie tylko branżowych recenzentów, ale także spore grono bardziej wymagających użytkowników. Druga generacja Zeppelina pojawiła się w 2011 roku, a trzecia w 2015. I to właśnie ona wprowadziła największe zmiany. Brytyjscy inżynierowie zlikwidowali w niej dock dla urządzeń mobilnych, a w zamian dodali łączność bezprzewodową. W ten sposób Zeppelin stał się bardziej uniwersalny, a także bardziej popularny. Jeśli właśnie zaczęliście się zastanawiać, w czym tkwi sekret tego nadzwyczajnie dużego cygara, to wybraliście właściwy moment, bo zaraz Wam to zdradzę. Zeppelin jest doskonale przystosowany do tego, w jaki sposób słuchamy dzisiaj muzyki. Po pierwsze, pomimo swojego wyrafinowania, stawia na prostotę. Po drugie, oferuje praktyczną, ułatwiającą życie funkcjonalność. W opakowaniu poza głośnikiem znajdziecie tylko dokumentację i przewód zasilający. I to wszystko. Wystarczy, że podłączycie urządzenie i sparujecie z nim smartfon i możecie zacząć słuchać muzyki. Sterowiec obsługuje łączność Bluetooth z wykorzystaniem kodeków AAC, SBC i aptX Adaptive. Natomiast dzięki aplikacji Bowers & Wilkins Music możecie przesyłać muzykę także za pośrednictwem domowej sieci Wi-Fi. Autorskie oprogramowanie daje zresztą znacznie więcej możliwości. Od łatwego dostępu do najpopularniejszych serwisów streamingowych, po możliwość utworzenia systemu multiroom, w którym włączycie głośniki Bowers & Wilkins Formation, Soundbar Panorama 3 oraz kolejne Zeppeliny. I tu uwaga ode mnie. Świetnie, że ta opcja się wreszcie pojawiła. Jeśli korzystacie ze wspomnianych urządzeń od Bowersa, z łatwością utworzycie strefy i zsynchronizujecie ich pracę. Przydatne rozwiązanie, jeśli chcecie z jednego miejsca zarządzać odtwarzaniem w całym domu czy mieszkaniu. Ale, żeby nie było tak kolorowo, prostota Zeppelina jest, moim zdaniem, czasem wręcz zbyt prosta. Do głośnika nie wepniecie ani jacka, ani optyka. Jasne, ma być bezprzewodowo, choć czasem nie warto zamykać wszystkich furtek. Ale wróćmy do bohatera dzisiejszego odcinka. Kształt Zeppelina nie jest przypadkowy. Wręcz przeciwnie. Znajdujące się wewnątrz przetworniki mają starannie przemyślany układ. W centralnym punkcie brytyjscy inżynierowie umieścili olbrzymi jak na taki głośnik woofer o przekątnej 150 mm. Po jego prawej i lewej stronie, bliżej krawędzi sterowca, znajdują się z kolei dwa przetworniki średniotonowe o średnicy 90 mm i dwa 25 mm tweetery. W sumie mamy więc 5 głośników, po tweeterze i średniotonowcu na kanał oraz centralny, wspólny dla obu kanałów woofer. Co ważne, Bowers nie poszedł tu na żadne kompromisy. Każdy z przetworników ma indywidualny wzmacniacz pracujący w klasie D. Dzięki temu Zeppelin może pochwalić się imponującą mocą, która wynosi aż 240 W. No dobrze, a jak to wszystko przekłada się na brzmienie? Kiedy pierwszy raz usłyszałem, jak gra Zeppelin, nie mogłem uwierzyć, że to po prostu jeden głośnik. Przemyślany układ przetworników robi tu swoje. Dzięki niemu wyraźnie słychać przestrzeń i stereofonię. Nie wierzycie? To posłuchajcie na tym głośniku jakiegoś utworu w wykonaniu orkiestry czy w wersji koncertowej. Wtedy usłyszycie, że Zeppelin kreuje całkiem niezłą, jak na taką konstrukcję, scenę, na której każdy instrument ma swoje miejsce. Czy w takim razie Zeppelin może z powodzeniem zastąpić zestaw stereo? Cóż, tego nie powiedziałem, ale moim zdaniem w małych pomieszczeniach, gdzie oszczędność miejsca ma znaczenie, może być ciekawą i funkcjonalną alternatywą. W końcu nie musicie prowadzić do niego przewodów i myśleć nad tym, jak rozłożyć kolumny, by uzyskać optymalny efekt.
a jak wypadają poszczególne pasma. Bas jest typowy dla Bowersa. Nie dominuje przekazu. Tam, gdzie inne głośniki po prostu schodzą nisko, Zeppelin wykazuje się dużą sprawnością. Potrafi zagrać szybko i dynamicznie, z punktowym, energicznym basem, ale potrafi też różnicować tony i nieźle prezentować detale i niuanse. W tym aspekcie głośnik od B&W zdecydowanie na pierwszym miejscu stawia wierność, dopiero później efektowność. Tony średnie z kolei, w porównaniu do innych głośników tego typu, wspinają się na wyższy poziom detaliczności. Dwa, całkiem spore przetworniki wykonują świetną pracę. Średnica jest przede wszystkim wyraźnie oddzielona od basu. Wspominam o tym, bo częstą przypadłością głośników bezprzewodowych jest właśnie dominacja niskich tonów, które wysuwają się na pierwszy plan. Dobrze słychać to na przykład w utworze Sabbath, Bloody Sabbath. Niektóre głośniki nie tylko zaokrąglają ostrą fakturę gitary, ale wręcz sprawiają, że pierwszy plan zajmuje gitara basowa. Ale nie Zeppelin. W jego przypadku główną rolę gra energiczny riff, który bas po prostu dopełnia. Od siebie dodam jeszcze, że wokal Ozziego brzmi dokładnie tak, jak powinien, skrzekliwie i przeszywająco, bez żadnego ugrzeczniania czy dopieszczania. Zostają jeszcze tony wysokie, co do których mam mieszane uczucia. Z jednej strony świetnie budują przestrzenność brzmienia, ale z drugiej potrafią czasem być aż zbyt natarczywe, zwłaszcza jeśli ktoś jest na nie mocno wrażliwy. Nie myślcie jednak, że zaburzą wam przyjemność ze słuchania muzyki. Co to, to nie. To raczej moja indywidualna uwaga. W każdym razie, Bowers & Wilkins Zeppelin oferuje wręcz niespotykaną wśród tego typu urządzeń z tej półki cenowej kulturę i wierność brzmienia. Jeśli detaliczność i szczegółowość stawiacie ponad mocnym, trzęsącym meblami i basem, to ten głośnik jest właśnie dla was. Te kwestie celowo zostawiłem na koniec. Jaki jest Zeppelin? Każdy widzi. Niektórzy nazywają go ikoną stylu, a inni z kolei uważają, że jest udziwniony. Natomiast, jak już wiecie, ta konstrukcja ma swoje uzasadnienie. W końcu to dzięki niej głośnik może budować rozpiętą scenę. Jeśli przyjrzycie się Zeppelinowi bliżej, zauważycie, że tkanina, która przykrywa maskownicę, nie tylko jest wytrzymała, ale jeszcze w efektowny sposób odbija światło, zwłaszcza w czarnej wersji kolorystycznej. Ten efekt świetnie dopełnia pojedyncza, solidna stopa, nad którą znajduje się podświetlenie. Niby wygląda to minimalistycznie i dyskretnie, ale jednak przykuwa wzrok. Dobrze też, że przyciski sterowania są zmyślnie schowane na zaokrągleniu tylnej obudowy. Dzięki temu nie zaburzają kompozycji, a odciski palców, które czasem na nich zostają, są niewidoczne. Osobiście w kwestii wyglądu Zeppelina jeszcze do niedawna uważałem, że tylko dwie wersje kolorystyczne, czyli ciemnoszary i jasnoszary, to trochę zbyt konserwatywne podejście. No i chyba projektanci z Bowersa pomyśleli tak samo, bo niedawno zaprezentowali nową odsłonę Zeppelina, McLaren Edition. W jego przypadku kolorystyka jest znacznie odważniejsza, bardziej dynamiczna i zdecydowanie wyróżnia się na plus. W mojej ocenie Zeppelin to udany głośnik bezprzewodowy. W kontekście jego brzmienia, designu, funkcjonalności i ceny naprawdę nie dziwi fakt, że urządzenie jest obecne na rynku od lat i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Jeśli szukacie głośnika do małego pomieszczenia, na przykład salonu czy sypialni, polecam z czystym sercem. Ale najpierw wpadnijcie do najbliższego salonu, żeby na własne uszy usłyszeć, co potrafi ten głośnik. A potrafi naprawdę wiele. Zwłaszcza jeśli chodzi o przestrzenność brzmienia i wierność przekazu. A na dzisiaj to koniec. Trzymajcie się ciepło i regularnie zaglądajcie na nasz kanał. Mamy w planach trochę nowości. Pamiętajcie też, że w komentarzach możecie dodawać wasze propozycje tematów na kolejne nagrania. No i nie zapomnijcie o strefie wiedzy na tophi.pl. Tam też sporo się dzieje. Ale dobra, do następnego.